Czerwony Kapitan to jest kryminał słowacki. To jest wielki bestseller Dominika Dana, byłego policjanta, który pisze fantastyczne powieści kryminalne i zaczął całą serię przygód detektywa Richarda Krausa. Słuchajcie, bando, dziś przyjdzie nowy, więc macie go nie wystraszyć zaraz na wstępie. Richard, ty go możesz kolnąć pierwszy, ale dopiero jutro. Cookie drugi. Poznaję książkę dopiero po nakręceniu filmu. Nie znałem tej książki, znałem tylko scenariusz, który został napisany na podstawie tej książki. Więc siedzimy tutaj w studiu i ja czasami przecieram oczy ze zdumienia, że tak ta akcja jeszcze była wykręcona. Dzisiaj czytając tę powieść widzę, jak ona jest bogata i jak ta historia ma jeszcze wiele odnóg i jak to wszystko się świetnie zazębia. Kiedy przyjdzie? Jest już 7:30, nie ma zegarka? Wystartował Cookie. Jest w budynku, ale musiał iść do personalnych. Dziennikarka słowacka powiedziała do mnie: no wy jste takowy słoweński James Bond. No więc słoweński James Bond to jest coś, o czym marzy pewnie każdy chłopak, każdy facet i aktor, żeby sobie zagrać Jamesa Bonda, nawet jeśli ma być słowacki, dlaczego nie? Fajny bohater, fajny, który wie, co trzeba zrobić, nie waha się, odróżnia dobro od zła, nie boi się wchodzić, wsadzać rękę w ogień, i takich bohaterów zawsze kino lubiło i literatura. Nazywam się Józef Fischer, ale przyjaciele mówią na mnie Jose. No to siadaj, Józef, napoczął go Cookie, wymawiając z naciskiem słowo Józef. Historia jest dość mroczna i sposób, w jaki przenika się humor w tej historii z dość traumatycznymi wydarzeniami, jest momentami nawet dla nas Polaków, którzy też lubimy się śmiać, zaskakujący. Hi, sorry. Musiałem iść podpisać rozkaz. Na ogół nie mam zwyczaju się spóźniać, panie dyrektorze. Dyrektor to ten na końcu korytarza. Ja jestem kierownikiem Wydziału Zabójstw. Michal Kolar to jest nasz reżyser słowacki, który zekranizował Czerwonego Kapitana i muszę powiedzieć, że po pierwsze ujął mnie tym, że przyjechał do Warszawy na spotkanie ze mną i przywiózł mi od razu komplet dokumentów Richarda Krausa, prawo jazdy, legitymację policyjną, paszport, dowód osobisty, cały z moimi zdjęciami już danymi, wszystkimi wypełnionymi, także wręczył mi to razem ze scenariuszem, którego jeszcze nie znałem wtedy. No ale wiedziałem, że cokolwiek tam będzie, już jestem troszkę zobowiązany, skoro mam wystawione dokumenty z pieczątkami na swoje, no może nie swoje nazwisko, ale swoją twarz. Sprawdził kciukiem i palcem wskazującym, że wymuskane wąsiki są na swoim miejscu. Ostatni najazd hiszpańskich konkwistadorów zostawił ślady także u was w domu, co? Pamiętam, jak tytułowy Czerwony Kapitan bierze mnie w krzyżowy ogień pytań i mówi do mnie: gdzie ten spis? Kto ci go dał? Więc to mi tak dźwięczy, mimo że już minął rok od zdjęć, to ta fraza, czasem się budzę z nią. Gdzie ten spis? Kto ci go dał?